Brzeski, Bones i Teodor mają po jednym zwycięstwie i zrobimy taką akcję. To jest pomysł organizatorów, że każdy z nich będzie miał po 45 sekund na temat, który wymyśli ktoś z was z widowni. To nie będzie taki typowy battle, każdy będzie miał po 45 sekund, żeby zarapować na ten wybrany temat i spośród tych trzech zawodników wyłonimy jednego z półfinalistów. Brakującego. Jedna osoba powie jedno słowo, druga dopowie drugie. Ziom, jedno słowo. Czarny, czarny. Czarny format, ziom. Wow. Czeski, czarny format. Dobra, zajawa. Cokolwiek by to nie miało znaczyć. Okej, okay. Dawaj to, dawaj to. Yo, yo. Albo yo nie. Where's the beat? Yo, yo, yo. To jest dwóch tak naprawdę marnych MC, których bardziej się już nie da oczernić. Wiesz, że gram, każdy jest kompletnym cieciem, nie wygraliby tu nawet kurde ze mną w duecie. Jeszcze raz, ej dobra, tak to czuję, walę tutaj solo i ten duet. Jeszcze raz, ej dobra, to jest opcja i ogarnijcie w sumie jak wygląda ten Chorwat. Nie wiem, dobra, jadę tu na bicie, ty tak ziom zjarany, że chyba jesteś Japończykiem. Nie wiem, dobra, ej, o co tu chodzi? Gram, to mogę w sumie tutaj ziomy im przeszkodzić. Dobra, rzucam dobre pancze. To Chorwacja, każdy mówi weźcie Zagrzeb. Yo, dobra, wielkie tu halo, a wydymałoby was nawet Dynamo. Jeszcze raz, ej dobra, to jest dziś i wpieprzam ich na wolno jak w nogę Hajduk Split. Yo, to był czeski. Zajebisty czeski, zajebisty. Dobra, teraz Teodor, kto powie pierwsze słowo? Kto powie pierwsze słowo? Uśpiony! Wojownik! Uśpiony wojownik, ziom! Uśpiony wojownik, to za łatwe. Powiedz trzecie słowo. Słowo. Motyl. Uśpiony bojownik motyl. Zróbmy to tak. Hio. 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 I dobrze wiesz, że ja wjeżdżam z tym słowem. On mnie usypał, jakby był paziem królowej. Zresztą ja tu wchodzę i dalej gram jak Tetris. To jest latający motyl, jak Butterfly. Ja tu wchodzę i wiesz, że gram to ziomie i weź ty spocznij. Wiesz, że jedyny ja z nich jestem kurwa wojownik. I to jest tak, kiedy gram ziomuś, to teraz jestem 13 wojownik. Ale on wygląda jak Antonio Banderas. I to jest tak, zresztą ziomuś, wiesz, że gram to i wiesz, że oni też to grają. A ten chłopak z gitarą nie byłby dla mnie parą. To jest tak, zresztą, kiedy wjeżdżam, to jest tak chwilę, mam tą chwilę. Byłeś motylem, ale trochę utyłeś. I to jest tak, kiedy wjeżdżam z tym bitem, wiesz dobrze, że jestem bojownikiem. Zresztą, kiedy ja gram, to wiem, że to znów współgra na półsłówkach. I wiesz, że jak wchodzę, to jakbym wpadał w bojówkach. Yo, to był Teodor! Czarny format i Bones. Bones, teraz dla ciebie temat. Kto rzuca pierwsze słowo? Uniwersalny rozmiar, ziom. Uniwersalny rozmiar. Jaki jest uniwersalny rozmiar? Na pewno nie mój. W Europie. Yo, 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 yo. Yo, przegra Teo i przegra czeski, bo mój rozmiar każdy się zmieści. Dlatego ja mam zawsze dużo freestyli. Właśnie to jest właśnie ten rozmiar uniwersalny. I to jest tak, bo wiesz, że to jest właśnie ziomek. Zawsze wszystkie ciuchy uniwersalne mam markowe. I to nieważne teraz, wiesz przecież, bo mnie nie kupisz jakbyś tutaj ziom był w sklepie. Yo, bo to jest tak, teraz jestem lepszy, ale mój rozmiar zawsze będzie największy. Yo, bo to jest tak, teraz jestem, wiesz, mój rozmiar XXXL. I to jest tak, ja tutaj ziomek, wiesz, że wchodzę i tak to właśnie robię. Yo, bo to jest tak, znowu mogę ci streścić. Mam rozmiar największy i mam największe wersy. I to jest tak, teraz jadę tutaj znów do. Wchodzę na słówko, ale zawsze ubieram się luźno. Dobra. Słuchajcie Rzeszów. Czy według was dogrywkę wygrał czeski? Czy być może dogrywkę wygrał Teodor? Czy może jednak dogrywkę wygrał Bones?
jury podejmie decyzję. Panowie, Bones czeski, Bones 2-1, Bones przechodzi do półfinału.